Apelacja złożona przez Mirosława Esz, inspektora nadzorującego budowę hotelu należącego do przedsiębiorcy oraz jego pracownicę Agnieszkę M. przyniosła istotną zmianę w treści wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy. Wprawdzie wobec całej trójki orzeczono karę pozbawienia wolności w zawieszeniu i nie zmniejszono jej wymiaru, ale Sąd Okręgowy uznał, że w wyroku karnym nie może zobowiązać przedsiębiorcy do zwrotu wyłudzonych ponad 450 tysięcy złotych. Mirosław Esz został skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz 15 tysięcy grzywny. Inspektor nadzorujący budowę hotelu dotowaną przez Urząd Marszałkowski w ocenie sądu dopuścił się potwierdzenia nieprawdy w 26 protokołach odbioru robót i za to został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności również w zawieszeniu. Agnieszce M., która sfałszowała kilkadziesiąt faktur, sąd wymierzył karę 7 miesięcy pozbawienia wolności i obciążył ją 15-tysięczną grzywną. Jak wskazał w orzeczeniu sąd, wyłudzenie miało miejsce, jednak nie można w tym przypadku mówić o oszustwie, bo hotel powstał. Dlatego w ocenie sądu zwrotu wypłaconych dotacji Urząd Marszałkowski powinien dochodzić w drodze postępowania administracyjnego. Skierowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego zapytanie w tej sprawie i oczekujemy na odpowiedź.